Witam bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Karol Kasiewicz, witam oczywiście w poranach horrorowych, oczywiście Hela. Dzisiaj na temat uprawy prawidłowej wanilii. I dziś oto pokazuję mięso, jakiej powiem oczywiście, jakie ziemi użyć, jak to mięso wszystko wygląda. Na razie widzimy, że wanilia jest w dosyć dobrej kondycji. To jest świeżo, niedawno była kupiona. I świeżo, oczywiście niedawno też posadzona. Także na razie, jak tu między widzimy, jest wszystko ok. No i teraz przechodzimy do, jak to się mówi, do części kolejnej, czyli widzimy, że wysłuszczono rozbędy, tak dalej, tak dalej. Jakie ziemię oczywiście używam do wanilii? Tu mamy oczywiście zagwozdkę, bo my mamy taką ziemię, więc jest dobrze widać. To jest ziemia do roślin zielonych domowych, czyli nawóz oczywiście do roślin zielonych, chlorowit, najlepszy, dobry nawóz. Prawidłowa uprawa wanilii to będzie raz na tydzień nawóz zmieszany oczywiście z wodą. Raz na tydzień, tak, nie podlewać z nawozem i z wodą raz na tydzień. Jeśli ma jeszcze oczywiście mokro, to może być nawet raz na dwa tygodnie. U mnie to już będzie czas, bo pojutrze będę musiał stypować, bo już ma powoli zaczyna być sucho. Także w tym czwartek będę się podlewał wodą razem z nawozem zmieszanym. Po prostu będę podlewał wanilię. I tak to się ziemia do roślin zielonych. Nawóz do roślin zielonych. I tyle praktycznie. Przesadzić się ostrożnie. Też trzeba uważać na korzenie w środku, na bryłę, ziemię. Też trzeba uważać. I tu jak widzimy też mamy znacznik, że to jest orchidea. No i tu mamy też oczywiście paszport. Także prosta sprawa, jeżeli chodzi o uprawę wanilii. Także tak to się mniej więcej powiedziało. Trzeba też pamiętać, że ziemię do roślin zielonych trzeba zmieszać. Tu jak widzimy termikiem i tyle takie. Podlewamy raz na tydzień. Razem już się zmiesza nad wodą z nawozem i praktycznie to by było na tyle, żeby chodziło o uprawę wanilii. Także oczywiście to by było na tyle, jeżeli chodzi oczywiście o ten materiał. Także oczywiście dziękuję Wam za uwagę. No i oczywiście do zobaczenia do kolejnych materiałów. Ogrodniczy, czyli pora do ryczyka, ale także na razie i do zobaczenia do kolejnych materiałów. Także na razie, no i oczywiście jak zawsze pozdrawiam.